Jego ambicja sprawiła, że do historii przeszedł jako ten, który rozpoczął największy konflikt od czasów wojny Castellamarese. Wraz z braćmi stworzył ekipę, która nie zamierzała podporządkować się Joe Profaciemu, a później Joe Colombo. Ostatecznie to wszystko doprowadzi Joe Gallo do śmierci w jednej z restauracji w Little Italii. Do dzisiaj. Sprawa jego zabójstwa pozostaje nierozwiązana. Zapraszam na opowieść o Crazy Joe Gallo. Nazywam się Claudio Mutka, a to jest podcast Nasza Sprawa Dzieje Mafii, w którym oceniam postacie, które stały za sukcesem amerykańskiej mafii w minionym stuleciu. Przybliżam również zdarzenia, które miały wpływ na amerykańską kozanostrę i przestępczość zorganizowaną. Jeżeli podobają Ci się materiały, które robię, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Zapraszam do zaobserwowania moich profili w mediach społecznościowych. Linki zostawiam w opisie filmu. Na świat przyszedł w Red Hook na Brooklynie 7 kwietnia 1929 roku. Dzielnica nie należała do najłatwiejszych miejsc do życia. Bieda i przemoc była wszechobecna. Sam Galo od młodych lat uchodził za krnobrnego chłopaka. Cechowała go również duża niezależność. Jak głoszą legendy, mając 4 lata, Galo ukradł ojcu brzytwę i obciął swoje blond włosy. Powód był prosty: miał nie znosić swojej blond czupryny i wolał być łysy. Na mroczną przyszłość Joe'a wpływ będzie miała nie tylko niebezpieczna dzielnica. W której trzeba było walczyć, by przetrwać, ale być może przede wszystkim jego ojciec. Umberto Gallo w czasach prohibicji był przemytnikiem i drobnym przestępcą. Swoich trzech synów Joe miał dwóch braci, Alberta i Larego, wychowywał twardą ręką. Jednocześnie oczekiwał od nich, że będą osiągać zamierzone cele, choćby zapłatą za to miałaby być śmierć drugiego człowieka. Synowie Umberto od samego początku mieli wyznaczoną ścieżkę kariery. Mieli być kryminalistami i zabójcami. Ojciec wiązał z Joe i jego braćmi duże nadzieje. Cała trójka. Według planów Umberto, miała zaś dalej od niego samego, przestępczym półświatku. Joe Gallo pierwsze kroki w gangsterce postawił jeszcze jako nastolatek. Wraz z jednym ze swoich braci zajmowali się nielegalnymi loteriami w swojej dzielnicy Red Hook. Pracowali dla rodziny Profaci. Do ich zadań należało również ściąganie długów. Nie przebierali w środkach. Joe De Blond, jak brzmiała pierwsza ksywa Gallo, pomimo niespełna 170 cm wzrostu, potrafił sprać dłużników do nieprzytomności od samego początku. To, co go cechowało, to nieposkromiona i determinacja w osiągnięciu celu. Jak wielu ludzi jego pokroju, Galo również nie dokończył edukacji, chociaż nie można powiedzieć, że nie walczył. Joe ukończył szkołę podstawową w Kensington i dopiero w wieku 16 lat zdecydował się porzucić szkołę. Krótko po porzuceniu szkoły zaciągnął się do armii, ale i tam nie zagrzał długo miejsca. Zdiagnozowano u niego zaburzenia neurologiczne, które nie pozwalały mu pozostać w armii. W 1946 roku został honorowo zwolniony do cywila z US Navy. Jako niespełna dwudziestolatek, Galo doznał obrażeń głowy podczas wypadku samochodowego. Wydobrzeje, ale już po wypadku zostanie mu nerwowy tik. Wspomniana wyżej agresja i determinacja sprawiła, że Galo dość szybko awansował w hierarchii mafijnej. Jako wschodząca gwiazda półświatka, nie mógł mieć idoli pokroju kogoś mądrego czy wybitnego w sporcie. Jego idolem był przede wszystkim Albert Anastasia, czyli szef Murder Inc., a w przyszłości także don rodziny Mangano, obecnie nazywanej Gambino. Oprócz tego, jako młody chłopak, Galo zafascynowany jest kinem klasy B. Uwielbia filmy, w których są wyraziste czarne charaktery. W jednym z nich dostrzega siebie. Po obejrzeniu filmu Pocałunek Śmierci z 1949 roku, Galo zaczyna naśladować złoczyńcę Tomiego Udo, granego przez Richarda Widmarka. Ubiera się, jak on cytuje fragmenty z filmu, a przede wszystkim zachowuje się jak Udo. To według relacji miało mrozić jego rywani, którzy widząc szaleństwo w oczach Galo, ulegali mu. Dzięki takiemu zachowaniu Joe dość szybko stał się rozpoznawalny wśród mafijnej braci. Zaczął pracować na szacunek. W 1950 roku Joe Gallo zostaje aresztowany za włamanie. Ma niespełna 21 lat. To właśnie wtedy światu ukazuje się Crazy Joe Gallo. Jest na tyle przekonujący w swoim szaleństwie, że sędzia uznał go za niepoczytalnego. Wysłano go do szpitala psychiatrycznego, dzięki czemu uniknął odsiadki. Zyskał natomiast pseudonim, który przylgnie do niego już na zawsze. Po wyjściu na wolność, Galo wpadł w szał zabijania. Jako zabójca rodziny Profacci w latach 50 miał dopuścić się zabójstw. W 1957 roku ma miejsce wydarzenie, które zmieni układ sił. Park Sheraton Hotel. Na fryzjerskim fotelu siedzi szef rodziny Mangano, Albert Anastazja. Zrelaksowany, kompletnie niespodziewający się problemów. Nagle do pomieszczenia wchodzi trzech mężczyzn w kapeluszach i chustach na twarzach. Oddają dziesięć strzałów w kierunku mafijnego Dona. Szybko wychodzą. Anastazja zginął od obrażeń. Tymi zamachowcami mieli być bracia Galo. W odcinku o Anastazji powiedziałem, że jest to mało prawdopodobne, bo był on sojusznikiem profaciego. Podczas pracy nad tym materiałem wyczytałem, że Profaci mógł najprawdopodobniej dogadać się z Karlo Gambino, a więc underbossem Anastazji, i ostatecznie jego następcą. Wszystko więc wskazuje, że jednym ze strzelców Mógł być Crazy Joe. Nie wiadomo, kim była pozostała dwójka zabójców. Carmine Persico, przyszły szef rodziny Colombo, miał twierdzić, że był jednym z nich. Jaka jest prawda? Pewnie nigdy się nie dowiemy. Rok po zamachu na Anastazję, bracia Galo zostali wezwani przed obliczem komisji McLillana, w składzie której znajdował się m.in. Robert Kennedy. Galo siedzący w okularach, w ręku trzymający odpalonego papierosa, samej komisji nie przydał się na wiele. W zasadzie nie przydał im się do czegokolwiek. Na każde z zadanych mu pytań zasłaniał się piątą poprawką, która pozwala odmówić odpowiedzi. Na zadane pytanie, jeżeli odpowiedź może zaszkodzić pytanemu. Być może już wtedy po głowie Galo chodziła myśl, którą wprowadzi w życie kilka lat później, kiedy poczuje się wystarczająco mocny, by sięgnąć po władzę. Wraz ze wzrostem znaczenia w mafijnej rodzinie Joe Galo zaczął czuć się niewystarczająco doceniany przez szefa, Joe Profaciego. Uważał, że mając takie zasługi, jak choćby zlikwidowanie Anastazji, on i jego ekipa. Powinni być znacznie lepiej opłacani. Do tego dochodziła również wspomniana wyżej krnąbrność charakteru i niechęć do wysłuchiwania rozkazów. Joe wraz z ekipą zdecydowali, że nadszedł czas, by sięgnąć po władzę. To doprowadziło do pierwszej wojny w rodzinie Colombo, czyli najpoważniejszego mafijnego konfliktu od czasu wojny Mareze. Galo zaatakował 27 lutego 1961 roku. Pierwszym ruchem braci było porwanie czterech czołowych ludzi Joe Profaciego: Andrebosa, Josefa Malioko, Franka Profaciego, brata dona, capo reżime Sal Saccio i żołnierza Jona Simone. Joe Profacci zdołał uniknąć porwania i uciekł na Florydę. Rozpoczęto negocjacje. Oczekiwania braci i Galo były proste. Chcieli otrzymywać większą ilość pieniędzy z biznesów rodziny. Po uzyskaniu zapewnienia, a o nazwijmy to podwyżce, wypuściliby zakładników. Jednak Joe miał inny pomysł. Zamierzał zabić jednego z zakładników i zażądać 100 tysięcy dolarów jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji. Na szczęście dla przetrzymywanych lojalistów Profaciego, Larry Gallo zdołał przekonać Joe'ego, by ustąpił. Negocjacje były długie. Trwały kilka tygodni, ale w końcu obie strony doszły do porozumienia. Profacci i jego konciliere, Charles Lo Cicero, dogadali się z braćmi Galo. Ci wypuścili zakładników. Zapanował pokój. Niestety, nie na długo. Profacci nie zamierzał odpuścić braciom Galo zaatakował 20 sierpnia 1961 roku. Z jego rozkazu mieli zostać zabici Larry Gallo i Joseph Jo członek ekipy Gallo. Giogelli miał zostać zabity podczas wyprawy na ryby, na którą zaprosił go jego przyszły zabójca, co niemal od razu przywodzi na myśl scenę z Ojca 6.2. 2. Co do Larego, okazało się, że nie jest łatwo go zabić. Próbowano go udusić, jednak ten zdołał uciec zabójcom. Jednym z nich był Carmine Persico. W przyszłości zostanie szefem rodziny Colombo. Do pewnego momentu Persico, tak jak już Wspomnieliśmy wyżej, był blisko ekipy Galo, walczył z nimi ramię w ramię. Ta zdrada sprawiła, że bracia Galo nadali nowy pseudonim Persico The Snake. Jak się możemy domyślać, pseudonim przywarł do Carmina, a on sam go nie cierpiał. Jeszcze tego samego roku Persico został oskarżony o próbę zabicia jednego z braci Galo, ale zarzuty wycofano po tym, jak Larry odmówił złożenia zeznań. W listopadzie 1961 roku zatrzymano Joe Gallo. Został oskarżony o konspirację i wymuszanie pieniędzy od bogatych biznesmenów. Jeszcze tego samego roku, a dokładnie 21 grudnia, został skazany. Wyrok? Od 7 do 14 lat pozbawienia wolności. Do momentu momentu zatrzymania Galo wojna jego ekipy z Joprofacim pochłonęła 9 żyć. Do tego dochodzą 3 zaginięcia. Łącznie 12 osób. Najkrwawszy konflikt mafijny od lat 30. Galo swoją karę odbywał w trzech zakładach karnych Greenhaven, Attica i Auburn. Za murami Galo dał się poznać z zupełnie nowej strony. Auburn nauczył się malować akwarelami i sporo czytał. Jak wspominał jeden ze współwięźniów, niejaki Donald Frankos. Galo był elokwentny i miał doskonałe umiejętności werbalne, dzięki czemu potrafił opisać wyłupywanie mężczyźnie wnętrzności z taką samą łatwością, z jaką zwykle omawiał literaturę klasyczną. Nie tylko Galo się rozwija, w tym samym czasie, ale poza murami. Jego ekipa zyskuje status niemal superbohaterów. Sytuacja ma miejsce w 1962 roku. Płonący budynek w Bruklinie blisko Meliny ekipy Galo. Larry i Albert wraz z pięcioma innymi członkami załogi wbiegają do budynku i ratują sześcioro dzieci i matkę z pomieni. Piszą o nich gazety. Będąc w Greenhaven, Joe Gallo zaprzyjaźnia się z Nicky Bernsem, czarnoskórym przemytnikiem substancji zakazanych. Podobno miał instruować Bernsa, jak ten ma ulepszyć swoją organizację. Ogólnie, za murami więzienia Gallo trzymał się blisko czarnoskórych współwięźniów. Jakby w obawie przed zamachem na swoje życie ze strony białych. Pozwalał na przykład czarnoskóremu fryzjerowi zajmować się jego fryzurą. To miało zakończyć się zaatakowaniem Gallo przez strażnika więziennego. W siódmym roku jego odsiadki, w 1968 roku, do Galo dociera przykra wiadomość. Jego brat Larry umiera na raka. Jeszcze w 1962 roku, a więc podczas gdy Galo odsiadywał już karę więzienia, umiera Joe Profacci. Zastępuje go Joseph Malioco, ale nie na długo. Po nim nastają rządy Joe Colombo. Jako sojusznik Carlo Gambino ma spore wpływy w komisji, ale dość szybko je traci, kiedy wpada na pomysł utworzenia włosko-amerykańskiej Ligi Praw Obywatelskich. Staje w blasku fleszy, co nie do końca podoba się Gambino, który wolałby mafia funkcjonowała w cieniu. Joe Gallo z więzienia wychodzi 11 kwietnia 1971 roku. Nowa rzeczywistość, w której się znalazł po wyjściu bynajmniej nie sprawiła, by zmienił swoje nastawienie. Gallo nadal chciał rządzić, Chciał być doceniony, był jednak pewien kłopot. Jego ekipa pod rządami Kolombo była odstawiona na boczny tor. Kolombo wiedział, że Galo i jego ekipa stanowią problem i chciał go rozwiązać w pokojowy sposób. Doszło do negocjacji, w których mediatorem był Antony Corallo. Cena jaką gotów był zapłacić Kolombo za pokój, to 1000 dolarów. Galo wyśmiał ofertę i zażądał dokładnie tego samego, co kilka lat wcześniej od go. 100 tysięcy dolarów i dostępu do intratnych biznesów. Na odpowiedź dał 24 godziny. Kiedy na drugi dzień zadzwonił do niego jeden z ludzi Kolombo, Galo usłyszał że Don nie ma czasu z nim rozmawiać, ponieważ szykuje się do wiecu Włosko-Amerykańskiej Ligi Praw Obywatelskich. Klamka zapadła. Galo zdecydował, że jego ekipa stanie się szóstą rodziną mafijną w Nowym Jorku. Dość ambitne postanowienie, zważywszy na fakt, że wśród jego ludzi nie było wielu Włochów. Byli za to Żydzi, Egipcjanie, Syryjczycy czy Irlandczycy. No ale ksywka wariat nie wzięła się z przypadku. W lipcu 71 roku, podczas uroczystego zjazdu Włosko-Amerykańskiej Ligi Praw Obywatelskich, w kierunku Colombo zostają oddane strzały. Mafijny szef zostaje trzykrotnie trafiony przez czarnoskórego zamachowca Jeroma A. Jacksona. Więcej o tej sprawie opowiedziałem w materiale o zamachu na życie Joe Colombo, do którego serdecznie odsyłam. Choć oficjalnie Galo nigdy nie został powiązany z tym zamachem, to dla wielu członków rodziny było to oczywiste. Po zamachu Colombo odsunął się w cień i pozostał w nim aż do swojej śmierci w 1978 roku. Nowi liderzy byli przekonani, że to Galo stał za zamachem, a dowodem dla nich miały być kontakty, które zdobył w więzieniu. Stało się jasne, że za próbę zabicia Dona należy się Kara. Jest 7 kwietnia 1972 roku. Joe Gallo wraz z rodziną całą noc świętowali jego 43 urodziny. Około 4:20 grupa postanowiła coś zjeść w restauracji Umberto's Clam House w Małej Italii. Kiedy Gallo i jego bliscy spożywali posiłek, doszło do tragedii, w wyniku której Crazy Joe stracił życie. By oddalić zagrożenie od rodziny, wypełznął na zewnątrz restauracji. Z pobliskiego chodnika został przewieziony policyjnym radiowozem do jednego z nowojorskich szpitali. Tam około 5:30 zmarł. Według raportu Galo został trafiony 20 razy. W łokieć, plecy i pośladek. Nikogo nie ukarano za zabicie Joe Gallo. Policja nie była w stanie rozwiązać tej sprawy, a teorii podobnie jak w wielu innych mafijnych zabójstwach jest kilka. Jedną powiedział Joseph Luparelli, współpracownik rodziny Colombo, który miał być tej nocy w restauracji Umberto Clamahouse. Według jego słów siedział przy barze, kiedy pojawił się Galo wraz z bliskimi. Wtedy Luparelli wyszedł z przybytku i udał się do jednej z kryjówek należących do rodziny Colombo. Tam miał skontaktować się z Filipem Gambino, pracownikiem rodziny, a także żołnierzem rodziny Genovese, Karmainem DiBlaze i dwoma członkami rodziny Patriarka. I to właśnie ta czwórka miała zabić Crazy jogalo, Nigdy nie potwierdzono wersji Luparelliego. Doszukiwano się luk w jego historii. Podobnie zresztą było w przypadku w wersji przedstawionej przez Franka Shirana. Bohater Irlandczyka miał przyznać się tuż przed śmiercią do zabicia Joe Gallo. Sęk w tym, że zabrakło dowodów na potwierdzenie jego wersji. Mało tego. Nawet wdowa po Galo twierdziła, że widziała kilku zamachowców, w dodatku niskich, typowych Włochów. Shiran miał mierzyć około 195 cm, no i do tego był Irlandczykiem, a nie Włochem. Wspomnienia wdowy po Galo wykluczyły Shirana z kręgu podejrzanych, nawet pomimo jego przyznania się do zabicia Joe. Śmierć Jogalo doprowadziła również do zabicia trzech niewinnych ludzi. Jego brat Albert wysłał do Newady swoich ludzi, by ci zabili Józefa Jakoweliego, Alfonso Persico i Gianaro Langele. Jednak popełniono błąd, w wyniku którego Zabójcy zabili nie tych ludzi, których powinni. Zamach ten sprawił, że na tronie w rodzinie Colombo zasiadł Carmine Persico. Albert Gallo, choć początkowo chciał pomścić zabitego brata, ostatecznie po kilku latach stawiania oporu zgodził się na podpisanie pokoju z domem rodziny Colombo. Wraz z resztką ekipy dołączył do rodziny Genovese. Dla wielu ludzi blisko związanych z Joe Gallo zachowanie Alberta było karygodne. Było jawnym skokiem na kasę. Persico miał obiecać Albertowi włączenie do mafijnej rodziny. Gallo w zamian za pokój i odpuszczenie zemsty miał zostać made manem. Ostatecznie zabójcy Jogalo nigdy nie zostali ukarani ani przez wymiar sprawiedliwości, ani przez swoich mafijnych rywali. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli dotrwaliście do końca, zostaw komentarz o treści mafia. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!